Siemanko, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj ocenimy sobie kilka kont widzów, no, które zostały napisane na Discordzie lub po prostu w poprzednim odcinku z oceniania kont widzów. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, subskrypcji, no a my się już widzimy na pierwszym profilu. Pierwszym profilem w dzisiejszym odcinku jest profil Żabana. No, tutaj jest w klubie Ity The Jerry. No też nawet spoko klub, spoko. Najwyższe puchary 2500 przy 300 zadymiarzach dałoby się więcej. Tak z 30k myślę. Nie no, oczywiście żartuję, tak z 22-3 tysiące mógł zrobić. Najwyższa punktacja w igrzyskach mat to nawet dobrze, tutaj trójki. No mógłbym mieć lekko więcej trójek, ale nie ma jakiejś tragedii. Tutaj zadymiarze, no tutaj 8-bit na solo wbijany raczej. Próbuję pewnie na 1000. Mógłby trochę więcej 25 rank mieć, ale konto nie jest jakieś mega złe. Tak jak 2 na 10 mogę dać. Nie no, tak serio, to daję ocenę 7,5 na 10. Więc już widzimy się na kolejnym profilu. Dobra, więc teraz profil Adi Luzaka. Tutaj ma 24 tysięcy pucharków na 33 zadymiarzy. I tu jest nawet dobrze, nawet bardzo dobrze bym powiedział. Ma 7 tysięcy turek, tutaj dałoby się lekko więcej mieć, tak 10 koła przy tylu pucharkach. Myślę, że dałoby radę. Ma solo mało, więc to dobrze. Zwycięstwa dwuosobowe 1200. No ma sporo, ale lepiej by było, jakby miał mniej tego trochę. 7 minut walce z zadymiarzami. No tutaj akurat bardzo ładnie. I tu rangi. No ma bardzo dużo 25, widać się ciśnie. No 25 ma chyba wszystkie, nie? O lol. Wszystkie postacie na 25 rank rzucił. No to ładnie, to teraz tylko 30 musi wbijać. No więc konto bardzo ładne z tymi rangami 25, więc oceniam je aż 9 na 10, bo mógłby pociągać jeszcze te trójki letko więcej. Dobra, już widzimy się na kolejnym koncie. Kolejnym profilem w dzisiejszym odcinku jest profil SX Nocny, który ma 14 tysięcy trójek, nie 14 tysięcy pucharków, myślałem, że trójek. 1000 trójek, 200 solo i 300 duo. No tutaj dałoby się mieć trochę więcej. No ponieważ ma dużo jednak tych, znaczy nie aż tak dużo pucharków, ale solo myślę, że, znaczy te 3x3 z 2000 bym mógł mieć. Ale ma dużo, dużo zadymiarzy XD, więcej ode mnie. I ma chyba kiełka nawet. Nie ma kiełka. No ale ładnie, ładnie. Zadymiarzy mam dużo, więc tutaj z tyloma zadymiarzami to bym mógł spokojnie 22k wbić na takim wielkim luzie. Więc to konto oceniam jednak 4,5 na 10, z racji tego, że ma tyle zadymiarza, tak mało pucharków. I no i 3 na 3 ma trochę mało. Więc tutaj podciągaj te trójki i wbijaj te więcej pucharków, bo na 14 tysięcy pucharków to tak tyle średnio tych zadymiarzy. Dobra, więc już widzimy się na kolejnym koncie. Kolejnym profilem w dzisiejszym odcinku jest profil VG Kospera, który ma 21 tysięcy pucharków na 34 zadymiarzy. No dałoby się więcej, jak ja na 33 zadymiarzach mam bodajże 23k ponad. Tutaj 23k też mógłby wbić. Trójek ma, nie ma jakiejś mega dużej tragedii, ale jednak trochę mógłby jeszcze więcej mieć. I zobaczymy sobie zadymiarzy. Daryl 29 ranga, trochę unlucky, bo on to wbijał na BB, na duo trochę, więc mógłby 300 wbić. Ale rank ogólnie, jeśli chodzi o to, to nie ma złych, powiem wam. Tutaj mógłby jeszcze te podciągać, to ci trochę wyżej. Ale te konto oceniam na takie 6,5 na 10, takie mocne 6,5 na 10, ponieważ no właśnie te trójek trochę i rangi te na dole. Dobra, więc widzimy się już na ostatnim profilu w dzisiejszym odcinku. Dobra, a więc ostatnim profilem w dzisiejszym odcinku jest profil mojego widza. Uwaga, który ma aż 39 300 pucharków. Naprawdę dużo, musicie brać z niego przykład. Nie no, oczywiście, nie no. On gra chyba ile? On gra średnio 18 godzin na dzień, szczerze. On cały czas jest aktywny. Rangi. Ale jest moim widzem, też ode mnie się uczy taktyk. Patrzcie, ile? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Zadymiarzy na 35 rangu i reszta na 32, 33. No naprawdę bardzo ładnie, bardzo. Nawet Sprouta ma, patrzcie. Sprout 1250, no uczył się ode mnie. Widział, jak gram tym Sproutem w jaskini treningowej i się uczył. Naprawdę bardzo ładnie. Ma aż 40... Odrzucę. Ma aż 40
5000, można powiedzieć, trójek. Naprawdę bardzo ładnie. 900 solo, 1400 dual, więc tutaj idealnie. 13-14 z wymiarzami, wielki raczej ten czas. No, to konto oceniam na 10 na 10, ponieważ tutaj niczego nie brakuje. Tutaj ma sporo pucharków, ale pucharki nie grają, a trójek dużo rangi. Więc to konto oceniam 10 na 10. Dobra, jeżeli wam się spodobał ten odcinek, nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę, subika. No a my się już widzimy w kolejnych odcinkach. Siemka!